SKMK ma już blisko 4 lata. Rokrocznie ratusz stara się policzyć, ile pieniędzy zaoszczędzili posiadacze miejskiej karty dzięki ulgom. W 2021 roku tę wartość oszacowano na prawie 2 600 000 zł. Najbardziej zyskują dzieci i młodzież korzystający z komunikacji miejskiej. Podaje magistrat i wskazuje, że według szacunków w kieszeniach rodziców miejskich podróżników został ponad 1 000 000 zł. Karta również się zmienia. Dosłownie w 2021 roku obok plastikowej karty pojawiła się jej postać elektroniczna. Aplikacja instalowana w telefonie. Po zmianach na potrzeby programu stworzono również stronę internetową pozwalającą na składanie elektronicznych wniosków o wydanie karty oraz informującą o rodzajach i wysokościach ulg proponowanych przez partnerów programu. Zasadniczo już nie czeka się na wydanie dokumentu. Wydawana jest ona od ręki. Do tej pory, od początku istnienia programu, wydanych zostało ponad 30 tysięcy kart. Jeśli zaś chodzi o wspomniane już dzisiaj oszczędności, drugie po ulgach komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży są zwolnienia z opłat za przedszkola. Rodzice najmłodszych obywateli miasta zatrzymali w portfelach aż 650 tysięcy złotych. Trzecie miejsce na podium zajęli beneficjenci oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy zyskali ulgi o wartości niemal 336 tysięcy złotych.